Cześć tu. I tatuś dzisiaj znów sam, czyli drugi raz sam, ale króciutki filmik. Dlaczego sam? Oczywiście, bo Oluś jest w przedszkolu, a chcemy, żebyście coś tam od nas zawsze dostawali w tą środę. Więc dzisiaj, moi drodzy, szybko, specjalnie dla was zostawiłem ewolucję Triceratopsa na maksymalnego, najsilniejszego. Stworzymy go specjalnie dla was, na waszych oczach, znaczy stworzę go i zawalczymy nim, zobaczymy, jakie będzie miał predyspozycje, siłę i atak i obronę. Już lecimy do niego. Tutaj jest. To zaczynamy, moi mili. Zostawiłem też, żebyście zobaczyli, jak otwiera się skrzynki z ekspedycji i też jak odbiera się klejnoty, bo tego jeszcze nie widzieliście, klejnoty i tak dalej. Dobra, jedziemy, bierzemy jednego małego. Zbaduwa. Drugi mały. Pierwsza ewolucja. Taki był pierwszy, jak się uzbierało dwóch. Potem robimy następnego. Już jesteśmy coraz bliżej, zobaczcie, już nam niewiele brakuje, żeby był ten najmocniejszy. Teraz, oczywiście przypominam, gra dla dzieci, ale jest tak wciągająca i naprawdę edukująca, tylko jeden minus. Tak naprawdę dinozaury, które wyglądają na prawdziwe, to są te małe, a potem jak ewoluują na te silniejsze, to nagle dostają czterech oczu, pięciu, sześciu, więc to już nie jest to. Ale mniejsza z tym, jedziemy dalej z ewolucją. Uwaga. Werblet. Teraz mamy dwóch takich mocnych i zaraz się wszyscy zbiegną. Zobaczcie, otwieramy. Ciach. Wow, jakie ma rogi. Jacie, ale gacie. Zobaczcie, jak rzucili się hajsem. Zbieramy hajsik i lecimy zaraz z nim walczyć. Zobaczymy, jak on. Tylko weźmiemy sobie drugiego do walczenia, uleczymy, bo ostatnio ten mi niestety przegrał, ale wygrałem drugim, czyli walkę wygrałem. Zbierzemy pieniążki. Teraz jeszcze dla was specjalnie otworzę przy was jajko, bo nie pamiętam, czy otwierałem. Zobaczymy, co nam się trafi. O, bardzo dobrze, bo go zbieramy. To będzie następna ewolucja. Jeżeli będziecie chcieli zobaczyć tą ewolucję maksymalną, piszcie w komentarzach, że chcemy. I minimum 100 łapek w górę. Wiem, że to niedużo, więc jak chcecie, dacie czadu. Tyranozaura zbieram. Już mam przedostatniego, czyli jeszcze troszkę muszę pozbierać tych malutkich, żeby zrobić tego najmocniejszego. A i tak on już jest super. Dobra, lecimy dalej. A taka ciekawostka, jak wpuszczacie gości, to idźcie za nimi, za tą chmarą całą, bo im cały czas wypadają pieniążki, więc można sobie sporo dozbierać. Co tutaj jeszcze? Aha, jajeczko, tylko wiecie co, jajeczko tylko dopakuję, żeby już się nam ogrzewało i się zaraz wykluwało. Tutaj z trzech ekspedycji jedna jest za darmo, to ta właśnie pierwsza. Zazwyczaj nic takiego nadzwyczajnego, ale czasem coś fajnego się trafi. No i oczywiście kasiora, od razu go wyślemy. Druga jest za jeden diamencik. Tu już są fajniejsze rzeczy. Chociaż teraz nie było tak rewelacyjnie, też już wyślemy. I trzecia to jest za 5 diamencików. Nie zawsze to się opłaca, bo czasem nic specjalnego się nie pojawia. Ale są 4, nawet 5 rzeczy. Widzicie, na wykopaliskach, tak samo jak my jedziemy kopać, albo jak wysyłacie ekspedycję, pojawiają się różne przedmioty. I z tych przedmiotów, jak uzbieracie jakiś jeden temat w jednej tematyce, to tak jak tu, chociaż nie wiem, co to za tematyka, bo jest cegła, banan, gwóźdź, opona. Ale za to dostajemy kryształki, diamenty, jak zwał, tak zwał. Dobra, lecimy na Szczecin, to znaczy lecimy zagrać, zobaczymy, jaką on ma moc. Atak 48, obrona 53. Dorzucimy na wszelki wypadek, jakbyśmy kogoś trafili mocnego. Dorzucimy trochę energii życia.
Przecież tak ma 282, to naprawdę kawał, kawał, kawał. Lecimy, powodzonka. Nie. Trafił mi się maksik. 55. Dawaj, dawaj, idziemy na wymianę. Oj, nie trafiłem. God damn, ale tutaj maksik. Dobra, i tyle. Dobra, jedziemy dalej. 24 i 22. 46. Siła uderzenia będzie teraz. Ktoś mu muli. O, poddał się. Nie no, jest galanty. Dzięki, tak za grę. To zagrajmy szybko jeszcze jedną. Też sobie dorzucimy. Start. I lecimy, moi drodzy kochani mili. Lecimy, lecimy. Jak tam u was? Wszystko w porządku? Piszcie w komentarzach. To będzie wyrównana walka. I jedziemy z koksikiem. Tutaj nasz przeciwnik ma tą wcześniejszą wersję. Zobaczcie, ale uderza prawie tak samo mocno, tylko ma mniej życia. Bo ja mam 282 miałem, a on miał tylko 204. Tylko 282, bo 30 mi się dodało za specjalną kartę, to serduszko, które tu jest różowe. O, zaczął z obroną, dobra. Taktyka się zaczyna, my też rzucimy obronę i atak. Dobrze, że wziąłem obronę. Dobry jest. Będzie ciężka przeprawa. Jest full, więc nawet jak będzie miał obronę, to i tak mu coś zabierzemy. Dobrze. Jedziemy skoczyć. Ojejku, nie trafiłem. O matko boska. Chyba to przegram. Może jednak puściłem bąka. Który się błąka? Kurka, rurka, znowuż nie trafiłem. Coś mi teraz tym razem nie idzie. Nie szkodzi. Mamy jeszcze drugiego mocnego. Tyranozaura. Okej. Dobra. Lecimy na Szczecin. Kurka. Chyba się zdenerwowałem troszkę, bo mi nie idzie teraz zupełnie. Zaraz słabszy pokona mocniejszego. Jezus. God damn. Dawaj, dawaj, dawaj. O nie. Ale zobacz. Ten ma. O. Trzy możliwości. Mogą być trzy ataki, albo dwie obrony i atak. Ja tak często gram. O, ale coś tutaj mam. To nie jest moja ulubiona pozycja, bo jak już gram w tą grę, to jestem na łóżku, wiecie? Wtedy mi się chyba lepiej trafia. Zobaczymy. Potrójny atak. Dobra. Jedziemy. Teraz ten. Ła! Znowu się trafiłem. Ojku. Chyba to przegramy. Zobaczymy taktyką. Ja cię, ale gacie. Same dychy. Słabiutko. Nawet nic mu nie zrobiłem. Teraz zobaczymy, może pójdzie lepiej. Dwadzieścia. Ale mu wychodzi atak na maksa. Dobrze, że mam dwa razy biorę obronę. Ale słabiutko. No nie, przegram to. No, wreszcie jakiś full. No, on cały czas fulla daje. On już ma 50. poziom, my mamy 47. Powiem wam, że po tej ewolucji maksymalnej więcej się spodziewałem. No trudno, ale myślę, że ten będzie kozaczek, jak go zrobimy maksymalnego. No trudno, przegrałem. Dziękuję ci, panie ze Stanów Zjednoczonych. No to by było na tyle, bo zjedzą nas motyle. Nic więcej dzisiaj wam nie pokażę. Mam nadzieję, że krótki, ale coś ciekawego się dowiedzieliście. I zbieram pieniążki. Jak będziecie chcieli kolejny odcinek, piszcie w komentarzach. Trzymajcie się cieplutko. Pamiętajcie oczywiście o łapkach w górę. Do zobaczonka. Pa!
Hej, pa. A, no i subskrypcji, bo już nam tak niewiele brakuje do 2000. Trzymajcie się, na razie. Hejka, Pegazie.